Zidentyfikowaliśmy statek, który wylądował na Eden Prime. To Normandia. Nadajnik. Jeden z ludzi mógł go uruchomić. Zginie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Guliasz, gram sobie Mass Effecta w ramach cyklu Roleplayingu. Zakończyliśmy ostatnio naszą przygodę na tym przejściu, gdzie nas sponiewierali konkretnie, ale trochę ogarnąłem temat i zapisałem sobie wcześniej przed tym, żeby przypadkiem nie wyszło, że znowu muszę się wracać przez cały poziom. Czemu we mnie strzelasz, Garusie? Garusie, ja ci coś zrobiłem? Nie. Dobra, ja im zrobiłem tak. Frexowi damy to, a Garus nie weźmie snajperkę. I zaraz każemy zdjąć Garusowi tego tam daleko, co do nas rakietami strzelał. Chowaj się! No kucnij do cholery! Dobra, inaczej. Nie widzę. Czekaj, a tak jest. Tu. Nie widzę go. Dobra. Widzę go? Tam jest, ale czy Garus go złapie? Niekoniecznie. Znaczy ja go złapię mocą? Też niekoniecznie. Ajajajajaj. Wow! Już mi zjechał oczywiście. No tarcze, regenerujcie się. Bo użyję... Dobra, czy użyć dotyki? Ajajajajaj, skoro wy nie możecie... To ja spróbuję. Ze snajperki, która oczywiście nie działa. Cholera. Nie wiem czemu, czy to system mi się nie ten... Nie współgra z tą grą. Ała. Ajajajajaj. Dobra, wiecie co? Wreszcie zboostuj. Garus... Tak mu się przydało, ale nie ma czym. Weź to i zaatakuj tego. Ja poczekam, aż mi się tarcze odnowią. Przynajmniej trochę. A, i muszę sobie zmienić broń przede wszystkim. Z tym to ja nic nie zrobię. Dobra, przeciążenie. Wystarczyło. Teraz na tego coś mamy? Żeby wzmocnić tarczę, a ja go odrzucę. Bum! Tarczy mu w ogóle nie zbiłem. A nie, umarł. Dobra. Tam jest jeszcze jeden... Leci torpeda. Mamy chwilę czasu. Zdjąłbym go raz dwa ze snajperki, ale... Redukcja. Nie. Może już go złapię. O, złapał. Dobra, to weź sobie snajperkę najpierw. Nie, dobra. Weź to. Ja pobiegnę. Dobra. Zabił go? Zabił go. Dobrze. O to chodziło. Mi się bariery zaraz odnowią. O, tam jest następny. Ale... Ach. Garusie, wiesz co robić. A czemu go nie celuję? Możesz go... Możesz. Dobra. Dostał tym. Teraz go atakuj. Nie wiem, czy to zadziała. Ty, tam jeszcze coś strzela. Ajajaj. Cyk, cyk. Nie trafiam. A tak nie ma znacznika, jak się kogoś nacelije? No nieważne. Zżu. Leży? Nie. Teraz leży. Gdzie mam iść? W lewo, w prawo? W prawo. Tu coś było chyba. Strzelił już go? Zestrzelił. Dobra. To tak. To teraz Garus bierze karabin szturmowy, Wrex bierze strzelbę. Ja ze swoim pistolecikiem biegnę dalej. Właściwie to sobie zapiszę.
O, właśnie. Zapis ukończony. Jeszcze chwilę będziemy musieli powalczyć. Przecież co, bo starczą macie panowie, trzeba wam zbroję znaleźć. Cicho. A, pamiętam co to będzie. Ten duch getów, czy jak mu tam było. Ja swoją zbroję już zmieniłem, jak poza czasem antenowym. Jak ja ich nie znoszę. Skaczą po ścianach, po suficie i weź ich tu traf. Jeszcze oczywiście posiłki. Jezu, pancernik. Dobra. Przytrzymujemy spację. Ejajajajaj, trochę was tu jest. Gdzie by tu... Dobra, Vrex, idziesz tu. Garus, stań tutaj. A ja lecę tam. Ała! Dywersant. Nie! Zacznij mi od boku! Dobra, trzeba tu użyję tego. Czemu nie mogą? Uniemożliwili im ten? Dobra, przede wszystkim tarcza nie będzie potrzebna. W plecy. No! Strzelaj! Strzelaj! Cholera! Dobra, tu jeszcze był na górze. Zaraz cię z mocy pocisnę. Dobra, jeszcze tam jest. Cyk, cyk. Ja nie mogę. Pancernik i co? I snajper. Strzelę go? Strzelę, dobra. Ten pancernik będzie... Jak tam panowie? Garus kiepsko z życiem. A Brex zablokowany? Czemu? Aha, zatrzymało go coś. Wal pancernika. Jeden z drugim. Ale użyj tego. Ja na razie mogę strzelać. Tylko. Nie, przegnę się. Dawaj, dawaj. Nie przestawaj. Aha, muszę poczekać jeszcze. Cyk, 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 cyk. Wyłącz mu moce. Czemu ja nie mam przeciążenia wyciągniętego? Przepraszam. No jest już moment. Jeszcze sobie to weźmiemy. Nothing happened. Nie wiem czemu. Woli go tu ustrzelimy. A, pewnie nie ma... Au! Co mnie tu strzela? Pewnie niczym nie mogę go ustrzelić, bo mi tam te pręty zasłaniają i gra to widzi jako ściana. Ale pociski przelatują. Znaczy... Nie wiem, spróbujemy go zejść od tyłu, ale chyba tego pożałuję. O, właśnie! A! Skąd on ma tyle tarczy nagle? Jeszcze Vrex mi upadł. Super. Dawaj go sabotażem. Ja z tym spierdzielam. Dobra, to był zły pomysł. To był bardzo zły pomysł. Oj, oj, oj. Nie, nie, nie. Nie do tego. Stanę sobie tutaj koło ciebie. Wiarusie. Dobra. Ja chyba mogę zmienić broń, jak się przegrzeje. O, i to, już mam... O Jezu, jaka celność! Ta snajpera... jest jakaś taka dziwna... A, zaraz sprawdźmy coś. Dobra, mamy jakieś nowe przedmioty. No nie, no nową snajperkę brałem. Dalej nie działa. Powinien się przybliżyć ekran. Był widok z lunetki, ale nie widać. Nie wiem czy. Grałem dawno temu na Wiście, nie było z tym problemów, a teraz gram na Windows 10 i snajperka mi nie działa. Dobra, nie, nieistotne. I tak nie jesteśmy snajperem.
Od tego mamy innych, jak na przykład Garusa. Cyk. Jesteśmy wewnątrz kompleksu. O, oto zapis, dobrze. Garus coś ma kiepsko ze zdrowiem. I nie mam skilla jakiegoś? Chyba nie. Nie chcę marnować tego medijeru. O! Pum! Dole są. O, tu jest jeszcze jeden. Trafiłem? Nie trafiłem. O, tu jest mina jakaś! Cofnij się. Mogę to ustrzelić? Jeśli trafię. Nie. Nie działa. Dobra, to ja się poświęcę. W końcu mam barierę biotyczną. Oj, oj, oj! Dobra. Nie! Kurde! Znowu... Dobrze, że nie mam granatów, bo znowu wcisnąłem R. Nie, wiecie co? Ja zrobię inaczej. Jako, że przywykłem do tego... że... guzikiem R się przeładowuje... to zrobię tak. Granat! G! Dziękuję! Tak. Już nie rzucę granatem przez przypadek. Za duże ryzyko. Nawyki. Zresztą pewnie mnie rozumiecie. Wszędzie się przeładowuje R. Zresztą w Mass Effect drugim i trzecim też. Tylko, że tutaj nie ma przeładowania. Proteańskie ruiny. Dyn, dyn, dyn. Zestaw medyczny. Medyżel zawsze na profie. Wow! Oczywiście nic się nie chowa. Po co? Czemu mi nie kucasz? Może ma jakieś chorobę kolan? Nie wiem, poważne schorzenie. Z tego co słyszałem. To zostaje przez całe życie, tego się do końca nie leczy. Kolisz, stań! Dobra. Spoko. Dekorator widać promienie dostał. No chodźcie tu. Więc... co tam u was? Nic? No, tak jak u mnie. Wow, wow! Windę nam się wstrzymał. No. Hoppa. A, bo to rozwalone wszystko. No dobra. Panel laser górniczy. Aha, już pamiętam. Cyk. Halo? Ktoś mógłby mi pomóc? Halo? Czy ktoś mógłby mi pomóc? Proszę. Dzień dobry. Czy ktoś mnie słyszy? Jestem uwięziona, potrzebuję pomocy. Wszystko w porządku? Co się stało? Słuchaj, to proteańskie pole ochronne. Nie mogę się ruszyć, więc musisz mnie stąd wydostać. Pomożesz mi? Jak się tam znalazłaś? Ukryłam się tutaj, kiedy zjawiły się gety. Słyszysz? Gety! Poza mgławicą! Uruchomiłam systemy obronne wieży. Wiedziałam, że bariera je powstrzyma. Ale kiedy ją włączyłam, musiałam przypadkiem coś nacisnąć. Zostałam uwięziona. Musisz mnie stąd wydostać, proszę. Znajdziemy sposób, by ci pomóc. Jest tutaj panel kontrolny, za którego pomocą powinno ci się udać wyłączyć to urządzenie. Ale musisz jeszcze znaleźć jakiś sposób, aby ominąć barierę. I tutaj zaczynają się schody. Systemu nie można wyłączyć z zewnątrz. Nie wiem, jak można się dostać do środka. Tylko uważaj. Oprócz getów jest tam jeszcze Kroganin. Próbowali się tutaj dostać. Kroganin, mówisz? No, gdybyśmy tu nie przyszli, to by sobie tam wisiała. Oj.
A tam jest. Sam mi broń wyciągnę, to coś znaczy. Wow, wow! Dobra. Włączę sobie barierę. Cyk. Czy coś możecie użyć? Użyj może odkształcenia. Niech ma. Cyk. Ciebie jeszcze... Telefony dzwonią. Zajrzyjmy się tutaj. Oj! O, jak mnie skasował! Dobra. Chyba mamy spokój. Znowu wcisnąłem R! Nie wierzę! Strzelę dwa razy. R. Boże, człowiek sobie nie zdaje sprawy, jak to siedzi ci głęboko w głowie, dopóki nie zacznie uważać na to, żeby tego nie zrobić. Ajajaj. No. Amunicja i broń. Okej. Okay. O, tu jeszcze jest jakaś szafka. Oczywiście też racja. Cyk, cyk. Broń, bronie. Później sobie to przejrzymy. Znaczy ja przejrzę i nie będziecie już na to patrzeć. Bo mimo wszystko to nie jest ciekawe, jak przez 10 minut siedzę na ekranie ekwipunku i przeglądam. Dobra. That should do it. Wow. Co ja tu mam zrobić? Dół. Lewo. Nie. Dół, lewo. Góra? Nie. Dół, lewo, prawo. Dół, lewo. To jak? Dół, lewo. Lewo. Dobra. Dół, lewo, lewo. Dół. I może teraz prawo. Jest! Poszło. Zrobiliśmy podkop. Hej, hopa. Dół, otwórz. Cóż tam może być? Szafeczka. Otwórz, przecież to jest panel do windy. Wow, wow, wow. Stary. Ile to ma kondygnacji? A nie pier... O, sorry. Strzeliłem komuś w stopę? Przepraszam. Mam... To odruch. Chcecie coś powiedzieć? Nie? Dobra. Prowadź. Dobrze. No chodźmy, kurwa. Już nie popędzaj. Dzień dobry. Jak to możliwe? Nie wierzyłam, że wam się uda. To było proste. Przeszliśmy się tu za pomocą laserów górniczych. Oczywiście. Tak, to brzmi sensownie. Proszę, zabierz mnie stąd, nim zjawią się gety. Tamten przycisk powinien wyłączyć pole ochronne. Nie tak szybko, Shepard. Ona na pewno jest po naszej stronie? W końcu jej matka pracuje dla Sarena. Nie jestem Benezją. Nie wiem nawet, dlaczego przyłączyła się do Sarena. Nie chcę mieć nic wspólnego z tym szaleńcem. Jeszcze nie. Pracowała dla Sarena. Gety nie chciałyby jej zabić. He's got a point. On ma punkt. Dosłowne tłumaczenia tak bardzo. Otrzepała łapki. Ktoś ma pomysł, jak się stąd wydostać? W środku wieży jest winda. Powinna nas stąd zabrać. Chodźmy! Masz na myśli tą windę, którą tu przyjechałem? Po co gety miałyby mnie ścigać? Sądzisz, że Benezja jest w to zamieszana? Saren szuka kanału, a ty znasz się na proteanach. To jasne, że chcę, żebyś pomogła w poszukiwaniach. Kanału? Ale ja nie wiem... Co to kurwa było? Te ruiny nigdy nie były stabilne. Laser górniczy najwyraźniej musiał spowodować wstrząs sejsmiczny. Musimy się śpieszyć. To miejsce zaraz się rozleci. Plan ucieczki. Nie, uciekamy! Musisz nas znaleźć! Startuj, ale już! Tak jest, komandorze. Kotwice w górę. Będziemy.
Będzie jego wina. Kurde, not. Jeśli dobrze pamiętam, będzie teraz ostra walka, dlatego... Nie! Czemu nie mogę zapisać? Dajcie mi zapisać grę! Chyba źle zrobiłem, że nie zapisałem przed chwilą. Za późno się skopnąłem. Siemasz. Krogalin. Nie zabawi. Nie zauważyłeś przypadkiem, że wszystko tu się sypie? Aż cały drżę. Dzięki za pozbycie się pola energetycznego. A teraz oddajcie panią doktor. No chyba nie. Ode mnie nie wyciągniecie. Ona zostaje z nami. Dzięki. Nie ma takiej opcji. Saren chce ją mieć. On zawsze dostaje to, czego chce. Zabić ich. Spróbujcie oszczędzić Asen. Jak się nie uda, trudno. Nie uda, trudno. A mogę zapisać? Nie mogę, dzięki. Ale rozdam sobie tutaj coś. Więcej tarcz poproszę. Za to samo przeciążenie. Zwiększa wytrzymałość tarczy. O! O, jeszcze dwa punkty mam. To sobie tam w urok. I w... Szkolenie Wibla, dobra. Na następnym poziomie sobie jakieś moce może wezmę. Tak. Walnij go przeciążeniem. Ja walnę przeciążeniem tego. Dwóch powinniśmy mieć z głowy. Okej. Okay. Jeszcze ten został. Dobrym pomysłem będzie włączenie sobie bariery. Bo nie tu zeszli. Skąd on nagle ma tyle tarczy? Kto mu pozwolił? Wyłącz mu tam systemy. Zaraz go tu zdejmiemy. Raz, dwa. Dobra, został coś jeszcze? Tu jest. Tego walnę sabotażem. Też go powinno unieszkodliwić nieco. O, dobra. Już po nim. Gdzie ty jesteś? Brex? Wal go! Jest, Dyni! Jak go zdjął? Wstawajcie, panowie! Aj! Po co tak... Niepotrzebnie zwlekałem. Teraz... Gdzie mam ostatni zapis? Zobaczmy. O, przed walką. To nawet jest spoko, tylko... Musimy się śpieszyć. Teraz czekać. Dobra, ale początek był niezły. Muszę przyznać, sam się zdziwiłem. Jestem pod wrażeniem własnego geniuszu. Hashtag skromność. Tak, tak, wiemy. Nie chcemy cię słuchać więcej. Znamy cię na pamięć. Uczę się ciebie na pamięć. Nie zaufam. Nic ode mnie nie wyciągnie. Dobra. A, tak. Dałem dwa w elektronikę. Jeden w urok i jeden w szkolenie. Jeszcze jedna w elektronikę. O. Tak. Panów Grenadierów. Panom Grenadierom podziękujemy. Sniper? Tutaj. O właśnie. Ja sobie włączę barierę. Tu mnie jeden zachodził, pamiętam. Gdzie on jest? No, był jeden. Jeszcze jeden był. Get. O, tu jest. Się schował. To może tak. Spróbuj go redukcją. Ja go wolę tym. Dobra, zajmijcie się już tamtym. Cyk, cyk.
Ja go tu dobiję. A, już chciałem przeładować. Został jeszcze ten kryganin. Śmieszny. To powinno go trochę zbić. Nie! Nie zbiło. Zmyślij sobie tarczę, Frex. Oj, Garus upadł. Podniesiemy go. Gdzie on jest? Kurde, żadnej mocy nie ma. Trzeba go bić trochę... Trzeba go będzie bić ostro. Bo krogenie się szybko regenerują. Masz granata? Aj, za wcześnie stopnowałem. Chciałem dwa rzucić. Cyk. Jebot. Ej, 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 panie! Co się pan tak leczy? Zium. Masz granatem? Ja sobie wezmę to. Jebot. Okej. Okay. Teraz poszło ładnie. Ej, 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 ej. Biegnij! Bum! Jegnom! Jak to się stało, że Frex jest pierwszy? Było blisko, komandorze. Jeszcze 10 sekund i pływalibyśmy w roztopionej siarce. Nie mamy sprzętu do lądowania w eksplodujących wulkanach. Zazwyczaj takie próby kończą się... No wiesz, wspólnym grillem. To tak na przyszłość. Prawie tam zginęliśmy, a twój pilot sobie żartuje? To taki odruch obronny. Przyzwyczaisz. Przywykniesz. Rozumiem. To musi być jakaś ludzka reakcja obronna. Wybacz, ale nie mam doświadczenia w postępowaniu z przedstawicielami twojego gatunku, komandorze. Jestem ci jednak wdzięczna. Te gety zabiłyby mnie lub zaciągnęły do Sarena. Czego Saren chciał? Wiesz coś o kanale? Tylko tyle, że ma związek ze zniknięciem Protean. Rzeczywiście, można mnie uznać za specjalistkę. Ostatnie 50 lat poświęciłam na badanie tej sprawy. Uhuhu, 50 lat. Nieźle się trzyma. Nie lubię się przyznawać, ale mam tylko 106 lat. Kurde, chciałabym w twoim wieku mieć taką figurę. To może być długo dla gatunku żyjącego tak krótko jak wasz. Jednak wśród Asari uchodzę za dziecko. Oczywiście ziemskich lat. Badania nie zwróciły uwagi, na którą zasługują. Ze względu na młody wiek, uczone Asari lekceważą moje teorie. Dlaczego oni mierzą czas w ziemskich latach? Nie będziemy wnikać. Odkryłaś coś ciekawego podczas badań? Ciekawe jest to, że niewiele z nich wynikło. Proteanie pozostawili po sobie mało śladów. W zasadzie nadal nie wiadomo, czemu zniknęli. Wygląda to prawie tak, jakby ktoś nie chciał rozwiązania tej tajemnicy. Jakby ktoś pojawił się po zniknięciu Protean i oczyścił galaktykę ze wszystkich śladów. To właśnie jest niezwykłe. Moje odkrycia sugerują, że Proteanie nie byli pierwszą galaktyczną cywilizacją, która zniknęła w tajemniczy sposób. Ten cykl rozpoczął się dużo wcześniej. Jeśli Proteanie nie byli pierwsi, to kto? Nie wiem. Już ślady Protean są trudne do znalezienia. Śladów ich poprzedników jest jeszcze mniej. Nie mam żadnych dowodów, ale na pewno mam rację. Życie w galaktyce opiera się na cyklu zagłady. Za każdym razem, gdy powstaje wielka cywilizacja, nagle i gwałtownie upada. Pozostają wyłącznie ruiny. Proteanie przeszli drogę od pojedynczego świata do Imperium, które rozciągało się na całą galaktykę. Lecz nawet oni nie zaczynali od zera. Ich największe osiągnięcia, przekaźniki masy i cytadela, są oparte na technologii tych, którzy istnieli przed nimi. Potem Proteanie zniknęli, a ja chcę odnaleźć przyczynę. Unicestwili ich żniwiarze, rasa inteligentnych maszyn. Żniwiarze? Nigdy nie słyszałam o... Skąd to wiesz? Jakie masz dowody? Dajnik wizji.
No dobra. Na Eden Prime był uszkodzony nadajnik Protean. Wypalił w moim mózgu wizję. Wciąż próbuję się dowiedzieć, co to wszystko znaczy. Wizję. Tak, to by się zgadzało. Nadajniki zaprojektowano tak, by przekazywały informacje bezpośrednio do umysłu użytkownika. Działające egzemplarze są niezwykle rzadkie. Nic dziwnego, że Getty... No, teraz są jeszcze rzadsze. Przepraszam. Życia działającego nadajnika, nawet uszkodzonego, jest warta podjęcia każdego ryzyka. Nadajniki były jednak skonstruowane dla Protean. Przekazane informacje musiały być niejasne. Oj, bardzo. Dziwne, że w ogóle udało ci się coś zrozumieć. Słabszy umysł zostałby całkowicie zniszczony. Musisz mieć niezwykle silną wolę, komandorze. To nie pomaga nam znaleźć Sarena ani kanału. Oczywiście, masz rację, przepraszam. Moja naukowa ciekawość wzięła górę. Niestety nie mam żadnych informacji, które pomogłyby wam odnaleźć kanał lub Sarena. Nie wiem, dlaczego Saren chciał się ciebie pozbyć. Wiem jednak, że potrzebujemy cię w zespole. Dziękuję, komandorze. Intuicja. Saren może mnie znowu ścigać. Nie wyobrażam sobie bezpieczniejszego miejsca od tego statku. Zresztą moja wiedza na temat Protean może się jeszcze przydać. A jej biotyka się przyda, kiedy dojdzie do walki. Dobrze mieć cię w zespole, Liaro. Dziękuję, komandorze. Jestem niezmiernie wdzięczny. Kręci mi się w głowie. Kiedy ostatnio coś jadłaś? Doktor Chakwas powinna ci się przyjrzeć. To pewnie wyczerpanie spowodowane połączeniem. Potrzebuję trochę czasu, żeby to wszystko ogarnąć. Połączyć. Mimo to lekarz chyba powinien mnie zbadać. Komandorze, skończyliśmy już rozmowę? Porozmawiamy, kiedy zobaczysz się z lekarzem. Pozostali, rozejść się. Przesłałem brakujące raporty, komandorze. Połączyć was z Radą? No. Przełącz ich, Joker. Już łączę, komandorze. Otrzymaliśmy raport, komandorze. Rozumiem, że doktor... Wiem, że mnie uwielbiacie. ...w pokładzie Normandii. Zakładam, że podjęliście odpowiednie środki bezpieczeństwa. Liara jest po naszej stronie. Getty próbowały ją zabić. Benezja nie pozwoliłaby Sarenowi zabić jej córki. Może nic nie wie. Albo my wiemy za mało o niej. Nie przypuszczaliśmy, że mogłaby zdradzić. Przynajmniej misja zakończyła się powodzeniem. Nie licząc zniszczenia proteańskich ruin. Shepard, czy to było konieczne? Ty musisz się czepiać. Co mnie obchodzą jakieś ruiny? Rozłącz. Nie no, nie będziemy chamscy. W ruinach zagnieździły się Getty. Cudem uniknęliśmy śmierci. Naturalnie, komandorze. Cel misji ma zawsze najwyższy priorytet. Powodzenia, komandorze. Proszę pamiętać, że liczymy na was. O Boże. I to by było chyba na tyle. Wystarczy na dzisiaj. Dzisiaj było więcej strzelania niż gadania. Tak dla równowagi. I co? Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. A ja w międzyczasie się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie.